Grzesiek. Mariusz. Słuchaj, bardzo ważne pytanie, na które musisz odpowiedzieć, ponieważ ja mam bardzo dużo maili związanych z tym pytaniem. A mianowicie, gdzie się nauczyć tej wiedzy w Polsce? Bo chyba nigdzie nie można się tego nauczyć. To nie, że ja nie chcę coś odpowiedzieć czy coś, tylko powiem ci, że to jest trudno coś. Ja w Polsce tego nie znam z Polski, prawda? Nie znam tego z Polski. Też szukałem informacji, mało takich jakby informacji jest. Z tych książek zachodnich o tej astrologii wedyjskiej, no to tam można coś czytać i szukać, ale moim zdaniem to trzeba zacząć od tych podstaw. Czyli jeżeli chodzi o Polskę, to naprawdę ciężko, tak? Chyba, że coś jest, o czym ja nie wiem, jakaś informacja gdzieś tam, książki, które są wydane, ale naprawdę, ja, jak mówiłem w poprzednim odcinku, że nie czytałem żadnej książki astrologii, może to, nie wiem dlaczego tak. O astrologii takiej, tej zachodniej, tak? O zachodniej to czytałem, tak? No, o zachodniej to czytałem, no to bardziej tą mitologię grecką, rzymską, to też to warto, bo to ci daje wtedy zrozumienie zasada, jak funkcjonuje dany charakter. Charakter Marsa, czy tam Merkurego, czy Jowisza. No bo to jest personifikacja tych bóstw opisana w mitach. To jest związana z tymi bogami, tytanami, prawda? Jak oni się, czym się charakteryzowali. No tak, ale słuchaj, bo z chwilą, kiedy my rozmawiamy o tej astrologii wedyjskiej, się okazuje, że tu jest naprawdę bardzo dużo zależności. Znaczy, to z jednej strony wydaje się proste, ale proste jest dla tego, kto to zna. Dla kogoś, kto No oczywiście te praktyka, nie? Czyli te przykłady, tak. No, pozwalają ci się czuć pewniej, jeśli nie dowiesz się od kogoś, ale sam zobaczysz, że statystycznie coś się powiela, tu się coś powtarza, tu już jest 100%, załóżmy czegoś. Im więcej takich rzeczy zauważysz, no, bo widziałem tam zapytania były, bo ludzie, jakby niektórzy nie rozróżniają tego Rahu Ketu w znakach, w domach, od Zodiaku i Księżyca, prawda? Bo to są jakby inne rzeczy całkowicie. Dlatego to trzeba umieć jakby sumować i wiedzieć, co pewne cechy wymusza pewne zachowania. I dlatego też więcej czasu poświęca analiza, dlatego że no nie są to wpływy pojedynczych, tylko i wyłącznie planet. Są takie okresy w życiu też. Tak się mówi. Ja tego nie badałem, bo wtedy jeszcze się na tej astrologii tak nie interesowałem się tym. Ale jak przygodowa mężczyzna spotyka kobietę, kobieta mężczyznę, to wykorzystują cechy znaku na ascendencie przez jakiś krótki okres czasu. Dlaczego się tak dzieje, to ja nie wiem. Po prostu tak się dzieje, tak? Czy to jest jakaś rodzaj maski? Ale ten ascendent bardzo mocno jest związany z małżonkiem, też w tym sensie. Potem umysł to jest najważniejszy, czyli umysł to jest księżyc, znak szatra to jest właśnie tak. Dlatego też wedyjska tutaj główną rolę naciska na nakszatry, bo one nie tylko, że wskazuje na księżyc, to wskazuje też na powiązania dwóch znaków, czyli robić już opis jakby jednej konstelacji, która ma cechy i jednego znaku i drugiego, czyli ktoś jest na granicy dwóch. Z tego wynika, że nie ma tutaj tych granic, że jesteś pierwszy dzień strzelca, to jesteś 100% strzelcem, jak jesteś trzeci dzień strzelca, to jesteś 105% strzelca, czy coś takiego. To jest tutaj albo odwrotnie, że jak jesteś ostatni dzień skorpiona, to już masz 30% skorpiona. To jest, masz cechy tego i tego. I dlatego to wydaje się bardziej dokładniejsze wtedy, nie? Że łapiesz cechy jednego i drugiego i wtedy starożytni wiedzieli, jak to opisać i nazwać, że to jest tak. Tak się nazywa tam Manly Monroe czy Edyta Górniak. Mają tą samą konstelację Danishta, to jest taki wodnik z koziorożcem pomieszany, ma cechy koziorożca. Bo symbolem jest bębenek, prawda? Pałeczki, instrument muzyczny, tańcząca kobieta. I Daniszcze są z tego trochę znane, że jeśli chodzi o muzykę, to tak. I taniec, bo tutaj jest ta tańcząca kobieta symbolem. Bęben to jest rytm ziemi. I śpiew, i aktorstwo, i flirt z prezydentami też. Ta sama konstelacja i tak się podejrzewało kiedyś Edyty Górniak z prezydentem Kwaśniewskim o flirt. A Marilyn Monroe z prezydentem Kennedy, prawda?
Były podejrzenia, nie wiem, czy tak było. Może tak w ogóle nie było. Chodzi tylko o to, że mają te same, nie, konstelacje. No to ciekawe. Ja się cały czas zastanawiam, kiedy znajdziemy wytłumaczenie tej wiedzy, co nie? Czyli kiedy dojdziemy do takiego stuprocentowego, wiesz, wzoru, gdzie będziemy mogli powiedzieć, dobra, wkładamy dane, wyjmujemy jakiś wzorzec, ale, tak? Ale chciałem ci tylko powiedzieć, ja nie pisałem programu do astrologii, nie pisałem go, bo gdybym go napisał, może się kiedyś tak zdarzy. Znaczy już chciałem, próbowałem, ale wciąż wiem, że są błędne obliczenia co do... I to nie tylko, że astrolog, który tworzy program do obliczeń, nie ma kompletnej takiej stuprocentowej wiedzy, to jeszcze jest program, który zaokrągla. Nie? Czyli są te granice gdzieś tam, ewidentnie nie pasuje to na Androidy, inaczej oblicza domy, na Apple'a inaczej. No to ja do nich piszę i mówię, co to jest grane. Nie, nie, dobrze wszystko jest, to pan coś tam ma w ustawieniach, coś tam źle. Ja wiem, jak źle, jak screeny porobiłem i... Czyli oni nie założyli, że ktoś do tego dojdzie w ogóle, że to może zobaczyć. Oni nie założyli, że ktoś na wszystkich systemach będzie to sprawdzał. Nie? Ja akurat sprawdzam na wszystkich, żeby zobaczyć, czy to jest mój błąd, czy to jest ich błąd, czy z czego to wynika, czy to po prostu jest jakaś zmienna. A to tu akurat wynikało od producenta programu, że nie przewidzieli też tego i tak inaczej liczy na Androidzie, inaczej zaokrągla na Apple'u. I jest różnica czasami dwóch różnych domów. Nie? No to już jest wiesz, co innego. Nie? To już jest inny znak, inny dom, inna interpretacja wszystkiego. Także to, co ty mówisz, co wcześniej wspomniałeś, że mogą być różne czynniki, o których my nie wiemy jeszcze o wszystkich, które mają wpływ na to wszystko, bo może wszystkie te rzeczy, jak zrozumiemy, że gdzie jest ten błąd i naprawimy go, wyrównamy te przesunięcia czasowe, wyrównamy te kalendarze, plus... Nie, to jest bardzo dziwne, że pomieszano nam kalendarze, pomieszano nam języki, tak? I system matematyczny. System matematyczny. Cały czas zmniejszali, no nie odwrotnie, że nie powiększał się system matematyczny od dziesiątkowego, piętnastkowy, szesnastkowy, sześćdziesiątkowy, tylko odwrotnie, zauważyłeś, że jest sześćdziesiątkowy, szesnastkowy, piętnastkowy, dziesiątkowy. Do najprostszego takiego, nie? No to jest ciekawe, bo tyle zmiennych trzeba w takim razie zorientować się, że istnieją takie zmienne, tak? I załapać, że to trzeba jakoś poodkręcać, żeby z tego wyłonić jakiś porządek, tak? Jeśli ja bym był ojcem dyrektorem, w sensie takim z filmów się mówi ojcem dyrektor, który tam zarządza tymi postaciami w filmie czy tam w życiu, załóżmy, jest jakaś planeta i ja tam dyryguję jak w grze komputerowej, mi by zależało na tym, żeby pomieszać te szyki, czy te kalendarze tam poprzesuwać, bo oni wtedy by się nie zorientowali, nigdy na ich poziomie wiedzy, mówię tak, nie obliczą sobie, kiedy jest reset, kiedy jest potop, kiedy będzie zaćmienie słońca, kiedy to. Kiedy oni to będą wiedzieć, no to już jakiś bunt powstanie przeciwko mnie, nie będzie jakiegoś, ja już nie będę się czuł tym takim, jak czasami ludzie się czują nad zwierzętami, które tam mają pod sobą, prawda? Są też takie ego. No i ja mówię, to by zrobił taki Bóg przez małe B, który manipuluje, czy karmi się tym, że hoduje sobie taką trzutkę. I to tak, to jest takie porównanie, ale gdyby tu chodziło o przedstawienie wszech istoty, która jakby jest na takim poziomie, już trudno to na to pisać, czy ona by się bawiła w tego typu gry komputerowe. No dobrze, ale co w takim razie, co oni z tego mają? Co mają ci, którzy hodują tą trzutkę? No a co ma Rachu w pierwszym domu, idąc do polityki i żeby go wszyscy chwalili na piedestał, że jest znany, że jest tutaj, władza go kręci i tak się mówi, że on wszystko dla władzy zrobi, nie? To są takie osoby. No to przecież my jesteśmy stworzeni na podobieństwo Bogów, czy Bogowie na nasze podobieństwo. No i tak samo mam te same charaktery, może mieć podobne preferencje. No ale to co? Jeszcze nie wiemy, za którą kurtyną się i jaka prawda kryje, tak? Czyli co z nas... No apokalipsa to jest właśnie zerwanie kurtyny. To nie jest koniec, tylko to jest zerwanie takiej kotary kurtyny, to dokładnie znaczy. Odsłonięcie jakiegoś czegoś, co było zakrywane. Ale przychodzą czasy, kiedy się ta kurtyna zerwie, tak? No, zawsze tak było.
do tej pory, tylko jak mówię, no, my nie sięgamy pamięcią, nas interesuje to i teraz prokreacja, przetrwanie, te dwie helisy są tylko wyłączone. Ktoś te 10 heliz nam znowu wyłączył, to znowu odwrotna sytuacja jak z tą matematyką, że jeśli jest ewolucja jakaś, nawet świadomościowa, bo świadomość jest powiązana z DNA, czyli im więcej wiesz, twoje DNA mutuje i znowu inne helisy powinny się włączać, prawda? A tutaj jest tak, że one z 12 mamy dwie. To znaczy tak, mamy dwie czynne i co, już 10 czeka na nas w kolejce, same się stworzyły, czy co, one są po prostu wyłączone. Trzecia nie tworzy się, nowa trzecia, której wcześniej nie było, tylko ta trzecia jest tylko wyłączona, czwarta jest tylko wyłączona. Czyli na 12 heliz mamy dwie czynne, tak by ktoś chciał, żeby tylko się rozmnażać i bać się o swoje przetrwanie i tyle, no bo wtedy mamy... To jest tak, jakbyśmy mieli latarkę z 12 żarówkami, ale świecą się tylko dwie, tak? W każdej chwili może się 12 zaświecić, ale nie, my zapalamy tylko dwie, bo nie mamy wiedzy, że nawet... No i zwierzęta 10 też, pozostałych mają, też mają dwie. Także przy takim, można powiedzieć, poziomie energii, no to trudno tu coś do czegoś dojść, chociaż teraz rodzi się coraz więcej ludzi z tą trzecią helisą. Czy ludzi, którzy są bardzo mocno nakierowani na odkrywanie prawdy, czy odkrywanie jakiejś wiedzy. Znaczy jeszcze raz mówię, że ja nie chcę nic mówić, że ja mówię prawdę, czy tam... Tylko ja chcę, mówię rzeczy, które można samemu sprawdzić, czy zweryfikować, czy tak faktycznie jest, czy to tak działa i u mnie się to tak sprawdza, no to ja to mówię. Nie mówiłbym rzeczy, które po prostu nie ma jakby... Nigdy się nie dowiesz, nie sprawdzić, czy to można zweryfikować. To ja raczej tak, mnie to nie interesuje, że czytać książki, że ktoś napisał, bo tak mu wpadło do głowy przed śniadaniem i napisał sobie książkę, nie? To wymyślił coś, jakąś fikcję i napisał książkę. To ja takich nie czytam na przykład, nie? Bo wiem, że szkoda mi czasu na takie coś. A powiedz mi, jak ty widzisz w tym wszystkim, w tych przejściach, w tych domach, w tych kolejnych epokach, jakie znaczenie ma tutaj internet, ta komunikacja między ludźmi? Bo to już jest taka komunikacja bezpośrednia, nie? To jest już ten pośrednik w postaci mediów mainstreamowych zaczyna odchodzić na bok i ludzie zaczynają się między sobą po prostu. I to tak samo, to jest to, co mówiliśmy wcześniej, że jak masz poprzesuwane te kalendarze i epoki, nie wiesz, kiedy się tam urodził Chrystus, czy w -4, czy zerowym, czy istniał, czy nie istniał. Czy Juliusz Cezar, czy przesunięcie, czy koronacja Chrobrego 1025 było, czy 1000. Już odstawiamy to na bok, bo to jeszcze można zmanipulować, usunąć, wyciągać z pamięci. Ale masz takie symptomy jak natura i w astrologii wiesz, że era wodnika charakteryzuje się właśnie komunikacją, internet, Wi-Fi, wszystko co bezprzewodowe, prąd, przesyłanie bezprzewodowe prądu. To jest wodnik, to jest ten zman wody elektrycznej. I ten symptom, kiedy to internet wchodził, to jest też symptom wyjścia w nową epokę, czyli tego internetu, czyli wszechobecny dostęp do informacji, to wcale nie oznacza, to znaczy, to jak jest przesyt wszystkiego, no to też możesz się nie dowiedzieć, prawda? Bo to mówię ci, mózg ludzki weryfikuje, jak ma 50 na 50%, 50% dociera, czy prawdziwych, 50% złych, to on to zapomni od razu i wymarzy mu się to z pamięci. Ale jak ma 70% do niego przemawia, 30% nie musi, to on to zapamięta. I dlatego, albo przekona go do czegoś. Dlatego zobacz, ile rzeczy się wrzuca w internet i to wcale nie oświadczy. Tutaj nie chodzi o ilość tych informacji, tylko jakość. Bo my nie wiemy tego, prawda, kto pewne informacje... Jak preparuje, tak? Tak, tak. Nagle moja strona robi się zagrożeniem, nie wiem, zaatakowania komputera, jak mi ludzie wysyłali informacje, że YouTube, piosenkę, którą zremiksowałem i tekst piosenki mówi o przebudzeniu się, no to jest niedostępny, dopiero jest dozwolone od 18 roku życia, prawda? Bo ktoś tam mówił, że musi się zalogować, zweryfikować wiek, a tam nie ma ani kropli krwi, prawda? To jest tylko piosenka o przebudzeniu, a ludzie mi zgłaszają, że strona moja nie działa, a w ogóle jest zainfekowana wirusem gdzieś tam z Niemiec,
ktoś wchodził, czy w Stanach, czy coś, i jest informacja na czerwono, że ryzyko, jak wejdzie na tą stronę, to wirus zainfekuje, zniszczy twój, czy spali twardy dysk, takie rzeczy. Nie? I ja to staram się wyjaśnić, bo mówię tak, wykupiłem wszystkie certyfikaty, hosting, który mi zatwierdzał, że jest, czy, mam antysystemowy, antyspam program, który mi jakby sprawdza to wszystko. Mam potwierdzenia no, od A do Z, że jest czysto, nie ma żadnego wirusa na mojej stronie. Zabezpieczenia stron, domen. A okazuje się, że program, firma, która produkuje antywirus, ma informację wpisaną, że ta strona moja jest na tej liście tych zagrożeń, prawda? I inne programy komputerowe, zaciągam tą informację od nich i tak. I zewsząd z tego świata mi ci ludzie tak donosili. Ja mówię, ja to muszę rozwiązać, bo skądś się to bierze? No, skądś takie rzeczy się biorą? No i faktycznie tak, tak jest, że mimo, że nie ma nic, żadnego zagrożenia, to jesteś na liście jakiejś tam, prawda? No i jak już jesteś na tej liście, no to ja się jeszcze dowiem, no bo ja nie odpuszczam, po prostu nie odpuszczam tych rzeczy. Chcę się dowiedzieć do końca, bo mi to ciekawi. Rachów Skorpion musi wiedzieć. No i, ale z reguły większość nie będzie chciała dowiedzieć, prawda? No i to tak, a to o to trzeba walczyć, bo każdy człowiek może swoją walką o taką niby bzdurną rzecz, prawda? Właśnie przyczynia się do wyjścia całej grupy, społeczności z tego Matrixa, czyli jak ktoś widzi, że jest w tym i możesz mu powiedzieć, że wcale nie musisz, jak cię urzędy straszą czy coś tam, że jak nie przyjdziesz, czy jak coś nie, to jest ich prawo wymyślone, to niekoniecznie trzeba się do tego dostosowywać, bo jest jeszcze prawo zwyczajowe, naturalne, które jest dużo silniejsze niż te ich prawo wymyślone morskie. No ale tak policja cię zatrzymuje, no to wszystkich zatrzymuje bezprawnie, bo podejrzewają kogoś, że pił, prawda? Łamią prawo, bo według prawa, według konstytucji nie mają takiego prawa, żeby cię zatrzymać. Nie ma czegoś takiego jak podejrzenie, czy ty piłeś, czy nie piłeś. I jest ciąg samochodów i oni w ciągu wszyscy dmuchają, prawda? No to ludzie przyzwalają na to i się godzą. A według prawa jest to nielegalne, niedozwolone. Jak się pyta policjanta ktoś, to mu powie, że szef mu kazał, tam komisarz czy ktoś. A to komisarz sobie prawo wymyślił, czy ten szef? No, tak dostał jeszcze od góry to wszystko i no i tak niestety widzisz jest, nie? Że jest pewne prawo, tego ktoś prawa nie zna i się wszyscy akceptują, bo są te autorytety, które ci powiedzą, musisz tak robić jak wszyscy, no i tak to już jest. No ale to po to się tworzy taki mętlik prawny, tyle tych praw, żeby człowiek tego nie ogarnął, tak? No tak, i to ma wpływ i na zdrowie naszych dzieci, i te szczepienia, i te wszystkie 5G, to... Tak, bo każdy system potrzebuje wyznawców, tak? No. Z chwilą, kiedy nie angażujesz się... Jeszcze zrozumiem, żeby te badania na te szczepionki były potwierdzone, przetestowane te 10 lat, a tu tego nie ma. I oni wprost mówią, że nie biorą odpowiedzialności, ani koncerny, ani państwo nie bierze odpowiedzialności, tylko mama tego dziecka i ojciec ma wziąć odpowiedzialność za to, że ktoś, to tak by ktoś ci się włamał do domu i ty masz wziąć odpowiedzialność za to, że ci się ktoś włamał do domu. Ale rzeczywiście tak jest, to nie dlatego musisz mieć do ubezpieczenia 2 czy 3 zamki, tak? No bo zrzucają na ciebie odpowiedzialność. No dokładnie, no to w Stanach Zjednoczonych. Ale dokładnie te same mechanizmy przecież działały, nie wiem, w obozach koncentracyjnych, gdzie było 100 tysięcy osób i pilnowało ich 40 strażników, tak? No. I wszyscy byli tylko zastraszeni. No, tak. A ci strażnicy mieli 2000 naboi. No przecież nie mogą zabić 100 tysięcy no, osób. No tak, tak. Tak? No. Ale wszyscy są zastraszeni. Wszyscy się boją o swoje życie, mimo to, że mogą... No i mówi się, że to są teorie spiskowe, nie? Bo to tak łatwo powiedzieć, spisek to ktoś knuje przeciwko komuś, nie? Mówią, teoria spiskowa, to nawet nie pasuje do prawdziwego obrazu rzeczywistości. To mi to przypomina ten dowcip o krowach, gdzie krowy mają tylko jeden drut, taki drut pod prądem, który tak. Po prostu jedna podejdzie, ją kopnie i druga już nawet nie podchodzi, bo to się, wiesz, odczytują się, komunikują się, tak jak drzewa, to zwierzęta już tym bardziej. No, a jedna krowa mówi do krowy, ty, a słyszałeś w ogóle, nie wiem czy ty uwierzysz czy nie, ale słyszałeś, że oni nas zabijają, krew upuszczają i kotlety z tego robią i jedzą to? A co ty i ta twoje teorie spiskowe, nie? No to są takie, to mi to tak przypomina. I oni robią takie wstawki, że ludzie lubią teorie spiskowe, no ale co to jest ten spisek, prawda? Czyli ktoś coś knuje przeciwko komuś i to można się, może to nazywać jak się chce, ale fakty są faktami, nie? To. Tutaj ktoś kogoś truje, nie bada tego, nie bierze odpowiedzialności,
Są przypadki, dzieci umierają i co, no to jest zastraszanie. To jest państwo Orwellowskie, no Orwell to przestrzegał przed tym właśnie, to co się dzieje, że oni, widzisz, akta pierwsze, był bunt, był, tak, ludzie wyszli na ulicę, to oni, ja wiem, co oni sobie wtedy powiedzieli, odczekamy parę lat, tak sobie rozmyjemy. Powiedzieli. Oni nie powiedzieli, my nigdy tego, tylko rozmyją to i co, akta 2 wchodzi? Wchodzi. Weszło RODO, prawda, że to jakieś odpowiedzialność, że to, że tamto. Inaczej to po prostu nazwali. A to są techniki od tysięcy lat stosowane niezmiennie, bo to one się sprawdzają, prawda, czy te. No dobrze. Czy to dokręcanie śruby powoduje naszą oczywiście większą walkę i nasz wzrost, czy, tak, czy jednak dołuje nas? Albo oni to wiedzą, albo tego nie wiedzą, że no bo te próby, wiesz, jak się coś, ta szala się zaczyna przechylać, no to mamy 100% pewności, że oni zaczną te błędy popełniać. Czyli ci dygnitarze na wysokich stołkach tam w Unii Europejskiej czy gdzieś tam będą popełniać błędy. I będą takie głupoty wygadywać, jak teraz na Wielkiej Brytanii brukowce, właściciele brukowców, tam Amerykanie, którzy tam właścicielami są tych brytyjskich gazet, to jak nie chcą, żeby tam Brexit był, bo to jest cały system taki, to piszą, braknie wam ziemniaków i chyba marchewki nie dowieziemy, nie będziecie mieć nic, ani tego groszku, ani tego bekonu, nic nie będziecie mieć, nie? No to jak wiesz, jak napiszesz Anglikowi, że bekonu mu braknie do kanapki czy tam czegoś, to już tam puby wszystkie zamkną i w ogóle piwa nie dowiozą z Belgii, to już tam wiesz, jakoś to zacznie działać. Ja się wcale nie dziwię, że oni jeszcze liczą na takie rzeczy, bo ich system edukacji stoi dużo niżej niż nasz. A my, tak jak mówiłeś wcześniej, że my jesteśmy tak już wypatorzeni, wyszkoleni, że my takie rzeczy od razu zauważymy pierwsi. Tyle lat nie mieliśmy tego państwa i uciskani w sumie do dnia dzisiejszego. A chce nam się wmówić, że jest świetnie i seriale są nowe i hipermarkety są i chleby się już nie zasychają. I w ogóle chleb to jak już kupisz, to jest taki świeży, że po prostu przez pół roku się nie zeschnie. Poczek na patelni to chce się wściec, skacze, ale nie stopi się. No nie na tym to polega. Konserwanty, no, także to śmiać mi się trochę z tego chce, ale faktycznie są takie osoby, które mówią, że tęsknią za tymi, za przeszłością po prostu, bo wiesz, troszeczkę inaczej było, prawda? Zawsze, w każdej epoce będzie inaczej i przyszłe pokolenie będzie mówić to samo o tej naszej, ale faktycznie coś w tym jest, że nie było smartfonów, nie było takiej totalnej inwigilacji, nikt nie wiedział. Tam się klucz na szyi powiesiło, gdzieś tam przyszło się do domu, ja tam pamiętam, ja to w ogóle się wyłamywałem z domu, podrobiłem sobie kluczem od piwnicy, otwierałem klucz w bloku wyjściowy, jak rodzice poszli do pracy, to ja uciekałem na SKS, żeby w piłkę pograć. Zamykałem się od środka tym kluczem od piwnicy. Takie zamki, wszystkie mieli te same zamki, no ale ja już tak już podejrzewałem, że coś tu nie gra, że ten takim, jak nie do końca wciśniesz, to się przekręca. Ale takie czasy spokojniejsze, faktycznie nie było takiego wariactwa. Ale to jest, wiesz, cechy tej epoki, czyli komunikacja, internet. Ciekaw jestem, czy im się uda tak ocenzurować to wszystko. Ja bym bardzo chciał, żeby to runęło do zera, bo wtedy powstaną serwerownie nowe jakieś encyklopedie typu Wikipedia oddolne, gdzie te informacje mogłyby prawdziwe wpadać. A teraz już widzę, że bardzo mocno usuwają te serwery, na których są ostatnie bastiony jakiejkolwiek wiedzy, takiej wiesz, którą człowiek mógłby jeszcze skorzystać, no bo... Wiesz co, dla mnie jest dziwne, bo ja dosyć sporo programów porobiłem takich, wiesz, o ziołach, o ziołolecznictwie, no. o jedzeniu takich rzeczy, które dookoła nas rosną, co nie. I cały czas mam gdzieś z tyłu głowy taką wizję, że ludzie będą umierać z głodu z chwilą, kiedy nie dowiozą, wiesz, wszystkiego do tych marketów wielkich, tak? A,
a ci, którzy wiedzą, co jeść, to będą brechtać się ze śmiechu, dlaczego ci umierają z głodu, jak dookoła tyle jedzenia rośnie, no tak? Tak. To jest dla mnie takie... Znaczy, to ci tak nam wmówiono, bo tak naprawdę, jakbyśmy mieli hektar pola i zasadzili odpowiednie gatunki drzew owocowych i takich i krzewy pewnej, to z jednego, ja wiem, tam kilku hektarów, czy jednego hektara, nawet spokojnie byśmy się wyżywili całą swoją rodzinę, bo przecież mamy szklarnie też, mamy te różne fotowoltaiki, różne systemy. To są już takie systemy, nie wiem, czy wiesz, że słońce, przepraszam, światło księżyca może się bateria ładować i wytwarzać prąd. Także porobić jakieś odpowiednie szklarnie, nieszklarnie i każdemu by tej żywności starczyło. No ale to też ma związek z konserwacją tego, czyli psuje się to błyskawicznie szybko, staje się to też bardzo szybko, też bardzo wartościowe i dlatego właśnie, że jest to hurt, to jest tak jakby pasza dla zwierząt, nie? Taka na tony przerzucana. Teraz już wszystko idzie z tej Azji, z tych Chin, no to, a tam wiadomo, tam jest walka, psa z buta z mielą, tylko powiesz cenę, jaką chcesz. Jak chcesz mieć coś za 20 groszy, no to też zrobią, nie? No. Coś, metal będzie imitacją plastik pomalowany na kolor imitujący metal i my będziemy myśleć, że to jest, no to tak to będzie, czy teraz tak jest, a jak to będzie wyglądać niedługo, to zobaczymy, ale ja mam nadzieję, że musi faktycznie dojść do jakiegoś załamania, żeby coś nowego powstało, no bo nikt nie lubi próżni, coś musi powstać, prawda? Tutaj kontrola tego internetu, smartfonów, to jest już taka, że te sprzęty, które oni oferują, te wszystkie update'y, to jest właśnie po to, żeby wiedzieć, co ty robisz. No nie chodzi o to, że oni coś naprawiają, jakieś wiesz, problemy, tylko coś, chcą zbierać jakieś informacje, ile godzin patrzysz w monitor, zeskanuje twarz, oko, a wiadomo, że ze źrenicy można bardzo dużo informacji wyczytać. No. Ala Makota. No to jest, to się wiąże z systemem edukacji, czyli na przykład jest taki przykład, ile lat moglibyśmy w szkole oszczędzić, ucząc dzieci czytać alfabetu i czytać i pisać. I to jest taki bardzo prosty przykład, kiedy są ludzie, którzy tą technikę stosowali i swoje dzieci dwuletnie umiały pisać, czytać, tylko dlatego, że system edukacji polegał na piktogramach. Piktogram to jest obrazek, który nieważne jest tutaj, przykładowo jest tu słowo ala, nie interesuje nas poszczególna literka A, L, A, tylko kształt tutaj tego tutaj obrazka. Coś w kształcie rombu, a to, że ma tutaj załamanie, to już ten mózg to zapamiętuje jako kształt tych trzech liter, ale jako jeden jakby obrazek, prawda? Czyli jak nauczysz dziecko słowa ala, w ten sposób, od razu, bez nauki alfabetu, to on to powtórzy, jak ty mu pokażesz tam którymś razem, to zapamięta, że to jest ala, to już jedno słowo będzie znał. Potem go uczysz takie słowo kota, czyli też ma specyficzny kształt, zaczynający się od K, kończący się na A, bo tak działa ludzki mózg, że pierwsza litera i ostatnia, to już wie, jakie słowo to jest. Później ci powiem dlaczego. Tutaj ma następny wyraz uczysz, czyli ma, to jest jakby też forma piktogramu, że dziecko to zapamiętuje. I później uczysz w ten sposób, że jak już będzie znało ileś tych wyrazów, to przytrzymaj mi ten jeden i podstawiasz dziecku trzy wyrazy i dziecko czyta ala, ma, kota. A dziecko już jest na tyle inteligentne, że będzie wiedzieć, jak połączyć, jak wypowiadać te łączenia, prawda? Bo ja kiedyś taki eksperyment zrobiłem na billboardzie reklamowym i pomyślałem sobie, kto to przeczyta i to przyjdzie z kodem rabatowym i to wykorzystam. No w sumie nie zdałem sobie sprawy, jakoś źle założyłem, że będzie jakiś tam mały odsetek ludzi, ale większość to odczytywało jednak. To znaczy wygląda to w ten sposób, że pierwsza litera wyrazu i ostatnia zostawiasz taką samą, a to w środku możesz zrobić kogiel, mogiel totalny i tak każdy to odczyta. Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. Niezależnie jak te litery w środku będą tutaj przebiegać, ważna jest pierwsza i ostatnia. Także
To jest po części związane z szybkością nauczania, czyli tutaj nie uczymy się literek L i L. To albo L, albo L, prawda? Już jest jakaś stopień utrudnienia dla dziecka, robi się mu, koło myje z głowy. A tutaj mu mówisz czystą esencję, piktogram, bo tak od mamy w pamięci genetycznej, że reagujemy na obrazy, kształty i kolory. I to jest forma tego, prawda? Można to urozmaicić kolorami tych wyrazów, żeby każdy zapisać w innej tej. I wyprzedzasz, i wiem, że niektóre dzieci mają z tym bardzo duże trudności w szkole podstawowej, z nauką w ogóle czytania, bo ich mózgi nie mogą za bardzo zrozumieć, o co tu chodzi z tymi, kurczę, L, L, S, si, to wszystko. Ale jak uczysz go od razu podstawy takiej, że zapamiętuje cały wyraz, no to wiedz o tym, że im więcej takich kartek się nauczy, no to już dojdzie do całego alfabetu, prawda? Czyli będzie już rozpoznawał te wyrazy i w ten sposób zaoszczędzasz kilka lat, może nawet więcej, i dziecko ma czas na naukę czegoś innego. To jest taki tylko przykład, bo wiadomo, że szkoda czasu na to, może nie szkoda, ale brakuje czasu na to, żeby przedstawić inne, ale może w przyszłych odcinkach coś, co każdy będzie mógł wykorzystać praktycznie i zobaczy sam, że jeszcze przed szkołą, przed pierwszą klasą i przed przedszkolem system się sprawdzi. No, u mojego syna się to sprawdza, on już po angielsku takie słowa nawet, ma 4 lata, czyta i po polsku, i po angielsku. Na takiej właśnie zasadzie. A mówi się, że język polski jest trudny, nie? No bo jest trudny. Jeden z najtrudniejszych języków, co... Może to nie chodzi o trudność, tylko chodzi o złożoność tego wszystkiego, tych czasów i tych określeń, ale to też świadczy, że ten język jest bardzo stary, jeden z najstarszych języków, bo na tej zasadzie naukowcy wiedzą, czy któryś język czerpał od któregoś, czy odwrotnie. I z tego wychodzi, że nasz język jest pra-pra-stary język. Jest to bardzo z sanskrytem związany język i to, jakby to powiedzieć, niemiecki język bardzo dużo czerpie. Takie słowa jak schreiben, czyli pisać, scribe po angielsku, describe, opisać, scribe po łacinie, scribe, schreibe po niemiecku, a po polsku skrobać. No i co to skrobać ma wspólnego z tymi łacińskimi, niemieckimi, anglosaskimi słowami czarnogłowych? No to, że oni zaczerpnęli od naszego języka, bo skrobać to jest coś, jak się pisało litery runy, bo to właśnie chodzi o ten nasz prajęzyk, czyli ten prajęzyk europejski był językiem runicznym, czyli było coś skrobane na drewnie albo na kamieniu, a jak skrobiesz, to w którą stronę skrobisz coś? Do siebie. Tak, do siebie. A jak ryjesz? To od siebie. To od siebie, dlatego się mówi, że świnia ryje, bo tym nosem ryje od siebie. I runy były dutem od siebie, a pisanie takie było do siebie, prawda? Czyli skrobać, skribe, schreiben, describe, stąd to słowo skryba. Pochodzi. Skryba. A run, jak wyjdziecie się w Wikipedię, to wiecie tylko tyle, że runy germańskie, słowo pochodzenia germańskiego i nikt nie wie, skąd się to w ogóle wzięło, nie? Także tych słów jest oczywiście dużo więcej, bo jeszcze jest coś takiego jak pamięć genetyczna, to czytanie, prawda? To też dużo dzieci, one w swoich genach mają tą wiedzę, także im łatwiej jest to przyswoić. To ciekawe, że tak odległe narody, tak? No. Mają wspólne korzenie językowe, tak? No 5000 kilometrów. No ale to jest właśnie, to świadczy o tym, że te tereny były przez Aryów zajmowane, aż do Japonii. Starożytni samurajowie jeszcze, jak zobaczyłeś samuraja, biało-czerwony kolor charakterystyczny dla Aryów, flaga Japonii, prawda? Bahrain z morzami, z ludami Bahr, to ma też biało-czerwoną flagę. Flaga Egiptu biało-czerwona była, kiedyś dodany został czarny, także jest biało-czerwono-czarny. No i ci, jak zobaczysz tych samurajów, tych rycerzy samurajów, mają rogi na hełmach, to ktoś by mógł pomyśleć, że to są wikingowie, prawda? Tak bardzo podobni tym uzbrojeniem, ale to wynikało właśnie od któregoś z tych tytanów, nie pamiętam, od Enlila, który miał właśnie taki symbol rogów
był nazwany wielkim bykiem, prawda? Także to wikingowie też to później dziedziczyli. Ale to była cała Azja. No to dzisiaj mamy tych znanych Chińczyków, Koreańczyków, ale w tamtych czasach to było całkowicie inaczej. Cała Afryka Północna, przecież to byli Berberowie, głównie Wandalowie, biali ludzie i tam zajmowali. To teraz inaczej to się znowu zmieniło. No a kiedy, a zobaczysz, jak się zmieni, jak już cały islam przejmie całą Europę, prawda, no to może my się przeniesiemy do Syrii albo gdzieś tam do Turcji i ktoś za 100 czy 200 lat powie tak, ty, a wiesz, że kiedyś biali ludzie mieszkali w Europie, a ty głupie, tak ta teoria spiskała z tą krową. Także do tego też może dojść. Ale powiem ci, że to jest bardzo ciekawą rzeczą, że w tamtych rejonie, co nie, czyli w rejonie Indii właśnie, ta kultura pozostała aż tak długo, tak? U nas to się wszystko zmieniło, zostało wywrócone do góry nogami, tak? Została bardzo długo. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Mimo, że tam przecież były też różne wpływy, tak? Ale dlatego, może dlatego, że z tego chcieli zrobić religię i tam tych religii zrobili ponad 30 i dzięki temu te Wedy jakoś się ostały, ale Prasztry Wedy mówi, że to nie ma nic z religią wspólnego, tylko z wiedzą konkretnie. To mu Hindusi niektórzy zarzucają, że jak może kpić z religii i mówić, że Wedy nie mają nic wspólnego z religią, bo on dalej twierdzi, że nie mają, prawda, że to jest bardziej z wiedzą. Może dlatego się ostała. U nas akurat te są region dość burzliwy. Zmienia się to, widzisz, bardzo często są te wojny, rewolucje, zmiany klimatów też, no bo musimy pamiętać, że są mapy, które pokazują zamarznięty Bałtyk. Ludzie stawiali, i to nie polskie mapy, tylko niemieckie, jakieś tam starogermańskie. Germanie to Słowianie, Scytowie, prawda, bo to później to zostało przeinaczone. Stawiali sobie knajpy, restauracje na środku Bałtyku, jak chodzili ci handlarze tutaj ze Skandynawii do Polski, czy do Niemiec, czy na drugą stronę. No to postawiłbyś taką restaurację od zamarznięcia pierwszy raz Bałtyku na drugi rok, tylko musiałbyś mieć pewność, że ileś lat to jest zamarznięte, żeby na środku Bałtyku postawić knajpę z jakimś tam, wiesz, wyposażeniem, prawda? I te mapy na to pokazują. Także zmiana klimatu na pewno będzie i to widać. Ale ktoś to dobrze wykorzystuje, żeby na tym dobrze zarobić, nie? No. A to jest przecież jeden z kolejnych cyklów, tak? Kolejnych cykli. Dlatego tak ważne jest mieć swoje autorytety, swoje media i wtedy masz wszystko. Dlatego jeszcze raz podkreślam, jak ważne są takie media alternatywne, kiedy nie musisz mieć białej koszuli i krawata, chociaż nie, dla szacunku ubrałem tą marynarkę, chociaż źle się czuję w garniturach. No bo to wynika bardziej, no tak jakoś jest, nie chcę, wiesz, jak człowiek odmyśli o tym Matrixie i ma taki żal, że ten Matrix go zniewala, to garnitur jest troszeczkę już dla mnie symbolem tego Matrixa i widzę tego, ten film Matrix, jak wszyscy chodzą, agent Smith tak samo ubrany, prawda, to taki, no, jedynie ta kobieta w czerwieni, która przechodzi, to od razu zwraca uwagę na wszystko, ale tak naprawdę ukryty przekaz to nie była ta kobieta, tylko te klony, ci ludzie bliźniacy, którzy byli zatrudniani do tej sceny akurat, była odezwa, że potrzebni są bliźniacy, nie żeńscy, męscy i tak faktycznie wszyscy oni byli rodzeństwem. No, zobaczymy, kto miał rację. Na pewno tu coś nie gra i nie pasuje i trzeba to o tym mówić. No, na pewno nie jest to normalne, że... A czy tak ma być, to się może okaże, no nie wiem. No. Chodzi o to, że na pewno nie jest to pustką, nie jest to jedno życie, że człowiek umiera i idzie w niebyt całkowicie, nikt o nim nie pamięta, bo to w ogóle nie miałoby najmniejszego w ogóle sensu, bo co za sens, że ten się rodzi i ma więcej szczęścia, a ten się rodzi ma mniej. No, to ten kreator jakiś by był, który by miał stworzyć taką rzeczywistość, nie mając celu. Tak, no bo to nie ma wtedy szkoda energii tracić. No bo do czego ta energia miałaby być? Nie? Co, jaki by miał być cel tego wszystkiego? Bo zawsze musi za tym się kryje jakiś cel, prawda? Że jeśli ktoś nam zasiał w nasze geny, że lubimy sadzić marchewkę i pietruszkę, czyli tworzyć życie, czy tam opiekować się rybkami w akwarium, dojść do jakiegoś poziomu,
mistrzów genetyki i klonować owce, potem znowu tworzyć inne życie, to wcześniej czy później my wybędziemy z tej planety i będziemy chcieli zasiewać życie i tworzyć życie na, gdzieś tam na innych, w innych światach. Bo to mamy w pamięci genetycznej. To jest, pokazuje nam jakiś tam cel tego wszystkiego. I tak, tak samo tutaj może chodzi o cel zrozumienia. Na pewno jakiś jest, ale czy ktoś, na pewno nie umieramy, to tutaj mówimy tylko o wyłanianiu się na ten świat, jak pęki na drzewie, prawda? Wyłaniamy się, opadamy, potem znowu się wyłaniamy i znowu opadamy, a śmierć to jest taka nazwa straszna, która tylko gasi światło, nic więcej. Straszak, tak. To jest takie lustro, tak, że nigdy nie wiesz, czy ty jesteś po tej stronie, czy po tej stronie, czy tutaj ci zgaszą światło, tam oświecą. No bo żeby oświecić, to trzeba zgasić, tak? Żeby zgasić, to trzeba oświecić. Także to jest dość głębokie, może takie filozoficzne, ale jest w tym dużo sensu, no bo astrologia, żeby odpowiedziała na pewne pytania, musimy zadawać te pytania. To są trudne pytania i można się z tego śmiać, ale dlaczego nie? No, ktoś je musi zadawać, prawda? Ale wydaje mi się, że bardzo ważnym jest to, że żyjemy w niezmiernie ciekawych czasach, tak? Czyli faktycznie czasy są takie, gdzie przynajmniej to nasze pokolenie już dosyć dużo zaznało, a szykuje się na to, że będzie jeszcze lepiej, tak? Że jeszcze więcej zaznamy, tak? Ja się pocieszam tym, że wodnik jest taki bardzo czuły na krzywdę ludzką. To widzi, on to widzi na przykład, że jest taki bardzo social, czyli jest taki związany z innymi ludźmi. To jest jak Prometeusz, to jest coś takiego, że ten Prometeusz, ten ogień chciał dać ludziom. Dzisiaj się coraz więcej kronik potwierdza, że to Prometeusz i Atlas byli związani właśnie ze Scytami. Jafet też właśnie z Prometeuszem, właśnie niby, że ta linia od Jafeta, a nie Zeus, który był czarnogłowy i raczej on tępił tą właśnie kulturę. Ta kulturę było po tym poznać, bo mówimy o Helenach, mówimy o Scytach, że kobiety tam mogły brać z mężczyznami rozwód i to było naturalne, prawda? W tych u Celtów, u Scytów to było czymś normalnym i kroniki też to odnotowują, że kobieta nie chciała mieć męża, to wypisywała, musiała tam podać, u Celtów było tak, że podawała 3 powody, a u Semitów, u czarnogłowych po prostu był stryczek i koniec, jak ktoś nie chciał mieć żony. Nie, no. Taka była różnica. I to może, nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale pokazuje różnicę kulturową. Różnicę kulturową. No i to, nie wiem, skąd takie podejście do kobiet tam w islamie i ogólnie w krajach arabskich, ale zresztą do mnie też się zgłosiło kilka kobiet, co problemy takie właśnie ma z tymi Arabami, prawda? Z mężami pochodzenia arabskiego, czy z, którzy, no to jest różnica kultur, no to już jest duża, prawda? To chociażby największa miłość była to jednak tradycja i wpływ matki i ojca z tamtego regionu może przeważyć na to, że jednak się nie uda. Krzysiek, dziękuję Ci bardzo w takim razie za spotkanie. Dziękuję bardzo. Ja jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej. Czy szykuje nam się jednak Orwell, czy szykuje nam się Świetlana przyszłość? To jest dla mnie naprawdę bardzo interesujące. Powiem Ci, że jak nam bije to serce, prawda, to się jego nikt nie pyta, jak to robi. On nie może na to odpowiedzieć. Jakoś to robi, prawda? Czy Ty kontrolujesz to, kiedy mrugniesz, bo Ci ma mucha do oka wlecieć, czy coś? Nie, no jakoś się to samoczynnie dzieje. To się wszystko dzieje samoczynnie. I pewne rzeczy się dzieją naturalnie, bez naszej pomocy i tak, ale jedno jest pewne, że my jesteśmy takimi, no, odnośnie tych wszystkich żywiołów, tak sobie zobaczysz takie czasami efekty wody napierającej ogromnej ilości, to się tak zastanawiasz, co byś wolał, ogień czy te dwukilometrowej wysokości fale, nie? No trudno powiedzieć, czy trzęsienie ziemi, czy coś, to wszystko równe mniej więcej. Ale tutaj na to jesteśmy za mali, żeby mieć na to jakieś tam, można powiedzieć, co ma być, to będzie. Na pewno będzie jakaś zmiana i zobaczymy. No. To jest ważne. Obyśmy żyli w ciekawych czasach. No, dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.